Wszystkie projekty, które tworzymy na potrzeby naszych nagrań, wykonujemy w programie, którego większość funkcji jest bezpłatnych. Dzięki temu każdy z Was bez ponoszenia dodatkowych kosztów może rozpocząć swoją przygodę z projektowaniem wnętrz, do czego Was gorąco zachęcamy. Jednak jak każdy program, tak i ten na początku może przysporzyć Wam pewnego bólu głowy. Dlatego w tym nagraniu dzielimy się z Wami naszymi 5 poradami, które warto wiedzieć, zanim zaczniecie pracę w programie Homestyler. A kim w ogóle jesteśmy? Cześć, tu Filip. I Róża. Jesteśmy małżeństwem projektantów mebli i wnętrz i całą naszą ponad 10-letnią wiedzą dzielimy się z Wami na blogu, podcastach, naszym kursie projektowania wnętrz, kursie kuchnia IKEA oraz e-booku o łączeniu koloru we wnętrzach. I to wszystko, by pomóc Ci mądrze wyremontować i stylowo urządzić Twoje pierwsze mieszkanie. Zmiana jednostek. Kawa zaparzona, głowa pełna twórczych wizji. W końcu uruchamiamy po raz pierwszy program i co to są za jakieś dziwne jednostki? Niestety domyślne jednostki to stopy i cale, ale nie przejmujmy się tym wcale i raz, dwa, zmieńmy to na stałe. Aby zmienić jednostki, klikamy kolejno w File, Preferencje, następnie w zakładce wybieramy ponownie Preferencje i w tym okienku możemy zmienić jednostki na centymetry, milimetry lub metry. Na końcu klikamy przycisk Save i gotowe. Modyfikacje modeli. Gdy już na dobre rozgościmy się w programie, to w pewnym momencie może zacząć nam brakować modeli, obiektów zgodnych z naszą fantazją, albo będziemy chcieli umieścić bardzo konkretny model łóżka czy kanapy. Tą trudność możemy rozwiązać na kilka sposobów. Po pierwsze, w bibliotece znajdują się tysiące przeróżnych modeli i każdemu z nich możemy nadać własny kolor, teksturę oraz zmienić jego kształt. Więc jeśli gotowy model nam nie odpowiada, to wystarczy wybrać najbardziej zbliżony i następnie go dostosować. Proste, szybkie i skuteczne. Po drugie, jeśli zależy nam na bardzo konkretnym, przeważnie istniejącym już meblu, to zawsze możemy wgrać do naszej bazy taki obiekt. To największa trudność będzie polegała na znalezieniu takiego obiektu w płatnych oraz bezpłatnych zbiorach obiektów o rozszerzeniu 3DS Max. Po trzecie, bądź kreatywny. Program to tylko narzędzie, a obiekty, które pełnią rolę mebli, to tylko zbiory pikseli. Dlatego, korzystając z dwóch powyższych metod, możecie wybrać różne modele i używać ich w sposób niestandardowy. Podoba Ci się model łóżka, ale przeszkadzają Ci w nim nóżki? Zatop łóżko w podłodze. Potrzebujesz reflektorów sufitowych? Wybierz lampy wiszące, zatop je w suficie i gotowe. A może potrzebujesz uchwytów relingowych? Weź uchwyt na ręczniki i niech dzieje się magia. Projektowanie wnętrz polega na dostrzeganiu rzeczy, których inni je dostrzegają. Dlatego bądźcie kreatywni na każdym etapie swojego projektu. A tymczasem... Chcesz poznać program Homestyler i opanować wszystkie jego tajniki? Chcesz poznać osoby, które tak samo jak Ty pragną tworzyć wnętrza? Oraz chcesz zacząć swoją karierę pod naszym okiem? Musisz zobaczyć nasz kurs projektowania wnętrz. Kup! Link do naszego kursu znajdziecie w opisie pod filmem. Grupowanie modeli. Ułożyliście piękną galerię z obrazów i teraz chcecie całość delikatnie przesunąć? A może chcecie przesunąć całą tak starannie wykonaną zabudowę RTV? W takich sytuacjach zawsze jest obawa, żeby nam się coś nie rozjechało. Dlatego proste porady potrafią niesamowicie przyspieszyć i ułatwić naszą pracę. I taką właśnie poradą jest korzystanie z funkcji grupowania obiektów. Dzięki tej funkcji możemy łatwo przenieść całą grupę modeli, zmienić jednocześnie ich wymiar, czy nawet schować. Prosta funkcja, a jakże przydatna. Nie wstawiaj ludzi. Nie no, bardzo ładny projekt. A co tu robi ta baba? Nie i już. Nie wstawiajcie ludzi do wnętrz. Wizualizacja ma na celu oddanie klimatu i nastroju wnętrza. Jest to z jednej strony projekt, ale również iluzja. Jednak ta dobra iluzja zbliża nas do rzeczywistości, a zła całkowicie wybija z nastroju. I właśnie tym są obiekty ludzi na wizualizacjach i ma to bardzo naukowe uzasadnienie. Jesteśmy niesłychanie wyspecjalizowani w obserwacji innych osób, ich mimiki, emocji, jakie za nimi się kryją. Sztuczna postać we wnętrzu potrafi być dla nas tak bardzo dziwna i groteskowa, że położy każdy, nawet najlepszy projekt.
Dlatego w swoich wizualizacjach unikajcie wstawiania modeli ludzi. Zmiana języka. Program Homestyler występuje w kilku językach, ale niestety nie w języku polskim. Ale i na to jest bardzo prosty sposób. Ponieważ cały program działa w oknie naszej przeglądarki, a do jego uruchomienia jest wymagana przeglądarka Google Chrome, możemy wykorzystać funkcję automatycznego tłumaczenia stron internetowych. Wystarczy kliknąć na stronę prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję Tłumacz. Następnie w kolejnym okienku wybieramy tłumaczenie na język polski i gotowe. Homestyler właśnie jest dostępny w języku polskim. Projektowanie wnętrz jest dla wszystkich. Niezależnie od tego, czy myślisz o nim tylko jako o swoim hobby, a może chcesz tylko liznąć odrobinę projektowania na potrzeby aranżacji własnego mieszkania, a może chcesz zacząć swoją karierę w tym zawodzie. Niezależnie od powodów, cieszcie się projektowaniem, bo projektowanie przestrzeni do życia to radość. A po więcej porad, wpadnijcie na naszego bloga i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. I koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Trzymajcie się. Cześć. Chcesz tworzyć... Chcesz poznać osoby, które tak samo jak ty chcą tworzyć wnętrza?